zmienia wygląd. O, a ty z czego się śmiejesz? Zrobiłam dzieciom malunki na twarzach na urodzinach u mego siostrzeńca. Ojej, ale to fajnie wygląda. Mnie też pomalujesz? Czy ja wiem? Nie malowałam dotąd ciuchci. Mam dla ciebie specjalne zadanie. Dzisiaj pojedziesz po odbiór lustra. Super! Ruszajmy w drogę! O, Hektor, kiedy się wykąpiesz, pojedź proszę do ratusza po panią burmistrz. A, zrobię to z przyjemnością. Zosiu, najwyżej do pierwszego mycia. Cześć! Patrz, co ja mam! Jestem w motylki. Ojej, a kto ci je namalował? Laura! Ciuchciastycznie! Ja też chcę takie. Ale ty... I raz, dwa i ciuchcia. Nie możesz. Koko w kwiatki. Dziękuję ci. Raz, dwa i ciuchciu. Czysty i pachnący mogę teraz jechać do ratusza miejskiego. Po bardzo ważnego pasażera. Wagon na zboże. Niebieski. Ważny. ładnie ci z tymi kwiatkami. Dzięki, ściągnęła ode mnie. O, cóż, obydwie ładnie wyglądacie. Ale która z nas ładniej? Naprawdę trudno wybrać. Muszę jechać. Pani burmistrz na mnie czeka. Na razie. Twoje kwiatki są większe i nic poza tym, ale to się zaraz zmieni. Laura! Jestem w warsztacie! Ja będę pierwsza! Co tam? Chcę większy rysunek! Ja chcę jeszcze większy! To nie są zawody. Zabierajcie się stąd, zanim was zupełnie przemaluję. Przystojniak. To ja! Chcę mieć więcej kwiatków. A ja chcę mieć więcej motylków. Szkoda, że Laura ma tyle pracy. Wiesz co? Zosiu, ja cię pomaluję. Czemu chcesz to zrobić? Ja ciebie, a potem ty mnie. Jak? Mamy wagon malarski. No chodź, raz i dwa i ciuch, ciuch. Powiedz, co byś chciała? Więcej motylków! Motylki są owadami, no nie? Chyba tak. Lustro, lustro, powiedz przecie, kto jest najprzystojniejszy na świecie. O, szkoda.
wyglądać jak... gwiazda filmowa. Załatwione! Zamknij oczy! Wow, co tak śmierdzi? O, to ja! Jest! Dzięki! Idziemy się pokazać? Reju! Prawda, że mi z tym do twarzy? Tak. Szkoda, że się nie mogę obejrzeć. Ha, możesz! Zaraz ci pokażę lustro. Zamknijcie oczy. Czeka was niezła niespodzianka. Dobra, możecie otworzyć. A! Gwiazda filmowa? Narysowałaś mi brudę! Nie powiedziałaś, z którego filmu ta gwiazda. A ty co mi zrobiłaś? Obie jesteście siebie warte. Zrobiłyście to samo. Wilson ma rację. Tak. Naprawdę mi przykro. To nie było zbyt miłe. Chciałam być ładniejsza, ale Laura ma rację. To nie są zawody. Ja też żałuję. Przyjaciółki nie powinny być zazdrosne o siebie. Uwaga, Koko! To pilne! Masz jechać po panią burmistrz. Hektor miał małą awarię. Ojej! Muszę pojechać do myjni! Jesteśmy sobą. Tak. Ta farba się nie zmywa! Nie mogę tak pojechać po panią burmistrz. Co ja teraz zrobię? Laura cię musi przemalować. Szybko! Na tym zna. Wagon na zboże wyszedł jej cały niebieski. Co się dzieje? A niech to! Ty masz być biała! Biała i zielona też! Koko, pani burmistrz czeka. Ruszaj natychmiast, dobrze? Ojej! Muszę o wszystkim powiedzieć Violi. Po co mi były te zmiany? Chcę znowu wyglądać jak Koko. Biało, fioletowo, zielona. Koko, patrz! Ciuchcie stycznie! No wreszcie. Prawda, Koko? Tak. Nie potrzebujemy żadnych zmian. I bez tego jesteśmy super. Ciuch, ciuch! Wilson i Śnieżyca. Wilson, bardzo dobrze. Doskonale sobie radzicie ze śnieżnymi pługami. A jaki jest prawdziwy śnieg? Śnieg jest piękny, ale może być też niebezpieczny, gdy ktoś utknie w zaspie. Nie lubię zasp. Musicie zawsze mieć sprawne światła i uprzedzić, dokąd jedziecie. A gdy zabłądzimy, musimy dać sygnał świetlny, a potem dźwiękowy. Szóstka z plusem. Spróbujcie jeszcze raz. Teraz już wiecie. Bardzo dobrze, ciuchciaki. Na tym kończymy dzisiejszą lekcję. Juhu! Chciałbym, żeby w nocy spadło dużo śniegu. Świst pary! Ciuchcia stycznie! Uwaga, uwaga!
Wszystkie doświadczone ciuchcie zgłosić się do ładowni. Nic tak dobrze nie robi na zimno, jak wprawienie kół w ruch. Ruszajmy w drogę! Wilson, ale Viola nie mówiła do nas. Jesteś trochę za mały do tej akcji. Ale ja wczoraj przeszedłem szkolenie. Weź mnie ze sobą. Jestem sprawny i wytrzymały. Proszę, mógłbym się tyle od ciebie nauczyć. No cóż, to prawda. Niech będzie. Ale obiecaj, że będziesz się trzymał bardzo blisko mnie. Masz moje słowo. Podaję kolor tunelu. Szerokiej drogi, ciuchcie. Uważajcie na siebie. Takie bielutkie i błyszczące. Hektor bierze wszystkie tory wnet odśnieży. Hektor, ale super. Dziękuję, mały. To wszystko kwestia doświadczenia. Patrz i ucz się, chłopcze. Ha. Patrz i ucz się. Ha, ha, ha. Dzięki, chłopcze. Raz odśnieżyłem calutkie miasto w górze. Chcę zrobić ciuchcie ze śniegu. Au! Lubię śnieg. A śnieg lubi mnie. Odśnieżamy tory. Hektorku, śnieg pada. Słyszysz mnie? Halo, Hektor. Hektorku? Do licha, jak ja go teraz znajdę? Uwaga, zakręt! Trzymaj się blisko mnie! Hektorku, gdzie jesteś? O nie, w którą teraz? Raz i dwa i ciuch, ciuch. Którym torem? Koła w ruch? A jeśli zabłądziłem? Proszę wracać do stacyjkowa. Zamieć, bracie. Z zamiecią nie ma żartów. Wilson? Wilson? Wilson! O, Rety. Na pomoc! Zgubiłem się! I strasznie mi zimno. O! Uff! Lepiej. Przynajmniej ciepło. Wilson! Gdzie jesteś? Wilson! O, sople lodu. Raz, dwa, trzy. Echo! Usłyszy! Wilson! Wilson! Sopel lodu!
się masz, przyjaciółko? Ty też się chowałaś w tunelu przed śniegiem? Tędy nie mógł przejechać. Robi się ciemno. Teraz już nikt na nas nie zobaczy. Światło alarmowe! Wilson? Wilson! Wilson, czy to ty? Tak, to ja! Utknąłem w tunelu! Okropnie mi przykro. Powinienem był cię lepiej pilnować. Nie, to wszystko moja wina. Nie trzymałem się blisko ciebie, jak obiecałem. Cóż, teraz już wiesz, dlaczego to takie ważne. Łatwo zabłądzić, gdy pada śnieg. Tak, teraz wiem. Naprawdę mi przykro. Nie ma sprawy. Zaraz spróbujemy się stąd wydostać. Coś mi się zdaje, chłopcze, że sam nie dam sobie rady. Muszę sprowadzić pomoc. Nie zostawiaj mnie! Razem wezwiemy pomoc. Ale jak? Światłami i sygnałami. Dobry pomysł, mały. O nie, ciuchcia w opałach. Super, ciuchcia jest z tobą. Ale to Wilson ugrzązł w środku tunelu. Odsuń się, przyjacielu. Super ciuchcia jest tu po to, by go wyciągnąć z kłopotów. O, Wilson, na szczęście nic ci nie jest. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Nie ma za co. Dzięki światłom widać cię było z daleka. Jesteś cały? Tak, tylko zamarzłem na kość. Musimy cię szybko zabrać do domu. Chciałbym, ale nie bardzo mogę ruszać kołami. O nic się nie martw. Ja to załatwię. Lepiej się czujesz? Czuję się znacznie lepiej i mam wspaniały widok. Trzymaj się! Nie ma to jak w domu. Hektor wraca do szkoły. Co za piękny poranek. Uwaga, uwaga! Kto jest wolny, niech się do mnie zgłosi. Ja jestem zajęty. Do obsługi królewskiego wagonu. Królewskiego? Ha! Już zawracam! Do obsługi króla potrzeba taktu i elegancji. A kto je ma? O, no tak, ja! O, to coś w sam raz dla mnie. Uwaga, uwaga! Kto jest wolny, niech się do mnie zgłosi. Wilson, a ty dokąd się wybierasz? Do Violi. Chcę ciągnąć królewski wagon. Jesteś jeszcze uczniem, prawda? Viola ci na to nie pozwoli. Chyba nie, ale byłoby tak wspaniale i wszyscy by patrzyli na mnie. Tak, ciekawe, kto będzie wozić króla. Czerwone. Nikt mnie nie widzi. Jakoś przelecę. Hektor, przejechałeś na czerwonym, a to ja miałam pierwszeństwo. Przepraszam cię. O, zobacz, co narobiłeś. Muszę przyznać, że wyglądasz dziś wyjątkowo ładnie. O, tak uważasz? Dobre sobie. Cezary, czekaj! Jak dobrze, że cię dogoniłem. Czy coś się stało? To nie wiesz. Tor jest zablokowany. Lepiej zawracaj. Dzięki, Hektorku. Zaraz. Zablokowany, a ty jedziesz dalej? No bo chcę ostrzec innych. Rzecz jasna. A, rozumiem. Mam już tę robotę w kieszeni. Hektor zgłasza się do... O, nie!
Nie wierzę, że Pit mnie wyprzedził. Tak się składa, że jesteś pierwszy. Władca Bufertonii odwiedzi stacyjkowo i chce się wybrać na wycieczkę. O, cóż, z radością się nim zajmę. Daj mi znać, kiedy przyjedzie. Zaraz, zaraz. Musisz się najpierw przygotować. Oczywiście. Zaraz wezmę prysznic i skoczę na woskowanie. Kiedy nie o to chodzi. Mam cię przygotować do dzisiejszej pracy. Co? Dawno temu to Pit woził królewski wagon. Poprosiłam go, by cię podszkolił. No chodź, wybierzemy sobie wagon do ćwiczeń. Nie jestem uczniakiem. Tu się zaczyna trasa. Robisz pętlę wokół stacji, jedziesz do tuneli i co najważniejsze... Będę z powrotem, zanim skończysz zdanie. Jeśli trochę nie zwolnisz, to nasz gość nic nie zobaczy po drodze. Słyszałeś? Ty wciąż przekraczasz dozwoloną prędkość. Gdyby tak było, to byś za mną nie nadążył. Na stóp kotłów! Nie słyszałem, żebyś zatrąbił przed wjazdem na skrzyżowanie. Przecież nikogo tam nie było. Czy wiesz, że w czasach świetności parowozu... A teraz jedziemy prosto do wytwórni lodów, tą trasą koło targu. On naprawdę myśli, że to króla obchodzi. Znam doskonały skrót do stacyjkowa. No, jedź za mną, to tędy. Trasa jest zawsze taka sama, to tradycja. Jeszcze się zobaczy. Jak tam przejażdżka? Jak marzenie. Chyba raczej koszmar. Przekroczyłeś prędkość, ignorowałeś znaki kolejowe, nie trąbiłeś na skrzyżowaniu. No i te skróty. Nie mówiąc o tym, że porzuciłeś ładunek i zablokowałeś tor. Przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle. A mnie kolega wysłał na ślepy tor. Ale... I co na to powiesz, Hektor? Nie dostaniesz tej pracy. Ale dlaczego nie? Muszę wybrać kogoś innego. Cezary, jesteś wolny? Wiolu, z radością wezmę to zlecenie. Ale ja już poznałem trasę. Z nim Pit by musiał zaczynać od nowa. Proszę cię, Wiolu, ja zrobię wszystko dla tej roboty. Naprawdę? Naprawdę. W takim razie przyłącz się do ciuchciaków i odśwież sobie zasady ruchu kolejowego. O, poważnie? Tak, wracaj na tor treningowy, Hektor. O, Red. Cześć, Hektor. Ty tutaj robisz? O, tak, tylko wpadłem was obejrzeć. Serio? Hurra! No dobrze, Hektorku, a teraz pokaż, co potrafisz. Już się robi. Patrzcie i się uczcie, ciuchciaki. Patrzcie i się uczcie. Niesamowite! O! A jestem najlepszy! Raju, jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego. Ja też tak potrafię, patrzcie. Wilson, uważaj. Pa, pa, para, para. To nic trudnego. A niech to. Wilson, o rety. Wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. Uważaj na siebie, pa, pa! O, Red, to wszystko moja wina. Wilson, czemu to zrobiłeś? Nic ci nie jest? Chciałem jeździć tak samo jak Hektor, mój bohater. Jaki tam bohater? Popisywałem się, a powinienem był dawać wam dobry przykład. Starałeś się. Wcale nie. Nabrałem niedobrych nawyków. Ale od tej pory będę się starał to zmienić. Dunbar? Tak? Już czas na lekcję. Ej, to moja kwestia, Hektorku.
jest. Powoli i ostrożnie. Doskonale, świetna robota. Stop. Uwaga, tunel. Skrzyżowanie, stromy zjazd. Daj sygnał. Doskonale, Hektorku. Zaliczam ci. Gratulacje. Naprawdę? Tak. Jesteś już gotów, żeby wozić króla. O, dziękuję. Tobie też, Wilson. Pomogłeś mi wrócić na właściwe tory. Hektor, świetnie! No. Nie żyje Hektor! Wszyscy lecisz króla! Hurra! A teraz na cześć Hektora, królewskiego superprzewoźnika! Pokaz dla Pita. Parowóz Pit czeka na zlecenia. Dzień dobry, Pit. Dziś jest mało pracy. Możesz wziąć wolne. Zrobię to z radością. Dziękuję. W razie czego znajdziecie mnie na stacji. Uwaga, uwaga. Ciuchcia wjeżdża na peron. Drzwi się otwierają. To jest pan Not od burmistrza. Jak się masz, Wiolu? Dunbar, czy wiecie, że jutro przypada rocznica przybycia Pita do Stacyjkowa? I to 150. rocznica! Ojej! Co za wiadomość! Jest pewna ciekawa propozycja, ale Pit nie może się o niczym dowiedzieć. No nie, dałam mu wolny dzień, a on nie chciał nigdzie wyjechać. Nie ma to jak drzemka. Wszystkie ciuchcie proszone do mnie. Och, to znaczy poza Pitem. Hurra! Dobrze, więc mamy plan. Wszyscy na miejsca. Parowóz Pit proszony na peron otwarty. Pit jedzie, zaczynaj. Trzymaj za mnie kciuki. Witaj, jak się masz, Bodziu? Dobrze, ale mam zwariowany dzień. O. Och, jesteś, Pit. Co za sądny dzień. Weźmiesz parę zleceń? 100 kotłów. Parma, kamieniołom i wytwórnia lodów. A wracając, mógłbyś jeszcze wpaść do papierni, a potem do drukarni? O, to może już ktoś inny. Koko, nie wzięłabyś... Niestety, śpieszę się. Mam dzisiaj 20 kursów do obskoczenia. O, no to pojadę do wytwórni lodów, a resztę załatwię jutro. Pit, ale wszystko jest pilne. Zajęty, zajęty. Jestem strasznie zajęty. A ty dokąd jedziesz? Najpierw do Ciuchcinkowa, a zaraz potem do odlewni. No tak, w tej sytuacji nie mam wyboru. Dzięki, Pit. Podam ci kolor tunelu. Hop, hop, trochę mi się śpieszy, Pit. To naprawdę sądny dzień. Uff, dziękuję wam. Dobra robota. Nie będzie go parę godzin. Doskonale. Więc tak, burmistrz postanowił uczcić rocznicę Pita, urządzając na jego cześć pokaz. Pokaz? Z udziałem najmłodszych ciuchci. Ciuchciastycznie! Ale zaraz, co mamy robić? Nieważne! Będziemy sławni! Specjalny program na cześć starego Pita. Dunbar was na jutro przygotuje. Na jutro? Bierzcie się do roboty! Co chcesz, żebyśmy zrobili? Założę się, że będziesz z nas dumny! No dobrze, ciuchciaki, zaczynamy! Koko, nie rozpędzaj się tak! Też coś, to ty się strasznie wleczesz!
Coś czarno to widzę. Jak się masz? Dobrze, a ty? Dzisiaj w biegu. Jadę na farmę, do kamieniołomu, fabryki lodów i papierni. Ojej, dużo roboty. Chętnie ci pomogę. Naprawdę? To miło z twojej strony. No i jak wam idzie? Fatalnie. Wilson mnie wcale nie słucha i ciągle się myli. Koko strasznie pędzi. Ej, nie tak szybko! A Bruno nie odróżnia prawej od lewej. Na świst, pary! Uważaj trochę, gdzie jedziesz! Kiedy się cofam, to nie mogę! Wyobraź sobie, że mam oczy z przodu, a nie z tyłu! Naucz się patrzeć! Proszę o ciszę, ciuchciaki! Bo kończy mi się cierpliwość. Jesteście pewni, że zdążycie do jutra? Gotowe! Jestem z powrotem! I wszystko już zrobiłeś? No tak! Na szczęście Kaja mi pomogła! Och, rozumiem. Nie musisz jeszcze wracać. Chcę się nacieszyć wolnym dniem. Chyba zobaczę, co robią ciuchciaki. Wilson, skoncentruj się. A niech to! Ojej, widzę, że ciuchciaczki potrzebują więcej czasu. Ogłoszenie specjalne. Stary Pit już wrócił, zaraz tu będzie. Chowajcie się szybko. Witajcie. A gdzie to nasza młodzież? Niestety, tutaj ich nie ma. Na pewno jeszcze pracują. A ty, Pit, nie jesteś zmęczony? Może dałbyś odpocząć swoim strudzonym kołom? I tak zrobię. Na dzisiaj to już chyba koniec. Tak. Jutro rano będziemy kontynuować trening. A jak nie będzie poprawy? Wtedy odwołamy pokaz. No nie! Nie możemy do tego dopuścić. Ktoś ma jakiś pomysł? Może nasi starsi koledzy wystąpiliby zamiast nas? Nie ma mowy! Burmistrz wybrał nas! Coś mi przyszło do głowy! Współpraca. A ty jedziesz za szybko. A ty nikogo nie słuchasz. A ty jesteś gapa. Przestańcie się wreszcie kłócić. Musimy się nauczyć działać razem. Ale jak? To bardzo trudne. Na przykład licząc na głos. O tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, dwa, trzy, cztery. Trzy, dwa, trzy, cztery. Cztery, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, dwa, trzy, cztery. Trzy, dwa, trzy, cztery. Udało się. Zaczynajmy. Hurra. Hurra. Stacyjkowo, pora wstawać! Witaj, Pit. Czy mógłbyś dzisiaj pojechać do huty? Już się robi. Co się stało? O, ciuchciaki sobie nie radzą, a czasu jest bardzo mało. O, a ja miałam w nocy nagłe wezwanie i widziałam, że ostro trenowali. O, dobre wieści! Ho, ho, ho. 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Ha, własnym oczom nie wierzę. Doskonale wam idzie, ciuchciaki. Ho, ho, pokaz jednak się odbędzie. Parowóz Pit proszony na tor treningowy. Już czas, wszyscy na miejsca. Powodzenia! Będzie dobrze! Niespodzianka! Do stu kotłów! Drogi Pit, dzisiaj mija okrągłe 150 lat od dnia, w którym zacząłeś pracę w stacyjkowie. Co ty powiesz? A nie czuję się nawet na 90! Tak więc chcemy ci podziękować za te wszystkie lata ciężkiej pracy. A teraz specjalnie dla ciebie Wilson, Bruno i Koko! Puf, ciuch, ciuch, puf, puf, ciuch, ciuch, puf, puf, ciuch, ciuch, puf, puf, są miłe ciuchcie, a najmilsza z nich, uwierzcie mi, to stary Pit! Uczy nas, poświęca swój czas, gwizdże i sapie, chce nam wszystko z siebie dać! Cierpliwość ma i nigdy nie krzyczy, wiedzą wszyscy, że jest ciuchciarz. Więc w takim dniu wszyscy życzą mu, a także my, dużo szczęścia, Pit! Brawo!
Dzięki! Doskonale! Tak, co za wykonanie! Wspaniale, byliście świetni! Świetni! Jeszcze tylko 50 lat i będę obchodzić 200. rocznicę! A, niech to! Bierzmy się do roboty! Od razu! Pierowy szlak Wilsona. Cześć, Viola! Witajcie, ciuchciaki! Co dzisiaj masz dla nas? Już mówię, ty i Koko zabierzecie drewno z lasu i dostarczycie do papierni, dobrze? A co ze mną? A ty przywieziesz papier z papierni. O, nie mogę jechać do lasu! Niestety, w drukarni czekają na papier. Niech już będzie. No to świetnie, jedźcie po wagony. Przyda nam się otwarty wagon i żuraw. A co ja mam wziąć? Może kopertę? Haha, ale śmieszne. Tu się rozstajemy, a ty masz dalej jechać prosto. Och, to nie fair! Raz i dwa i ciuch, ciuch. No to na razie. Ach, ja też chciałbym jechać do lasu. Szybciej, Brunek, ścigamy się. Ale nie znamy tych torów. I właśnie dlatego trzeba je poznać. Kto dogoni Koko? Ej, zwolnij trochę. O-o, ślepy tor, zawracamy. A, co się stało? Teraz ja prowadzę. Kto dogoni Bruna? Ej, czekaj, nie tak szybko. No chodź już, ty ślimaku. Ko-ko-ko, ko-ko-ko, ko-ko-ko. O, co to było? Kokoś Lamazara! Kokoś Lamazara! Bruno! Tu chyba gdzieś jest wodospad! Poszukajmy go! Nie teraz, Koko! Muszę raczej w drodze powrotnej! Och, zawsze chciałam zobaczyć wodospad! Witaj, Wilson. Papier jeszcze nie jest gotowy. Możesz trochę zaczekać? No problem! Tylko nigdzie nie odjeżdżaj. Ojej, jaki ładny motylek. Wilson, czy ty mnie słuchasz? Oczywiście, jasne. Zaczekam. Bruno i Koko zawsze mają fajniejsze zadania. No to do roboty! Uruchomić żuraw. Jest. Zająć pozycję. Jest? Sprawdzić uchwyty? Największym guzdrałą jest... Och, nie skończysz za miesiąc. Bo widzisz, chodzi o to, żeby złapać dokładnie w połowie. Wtedy ci nie wypadnie. Świetnie. No widzisz, ucz się. Czasami lepiej pracować powoli. Liczy się równowaga. A w ogóle gdzie ty się tak śpieszysz? Chcę zobaczyć wodospad. No, to już wszystko gotowe. I pamiętaj, to ręcznie robiony papier, bardzo delikatny, więc bądź ostrożny, dobrze? Jasne, że będę ostrożny. Przecież zawsze jestem ostrożny. Ruszajmy w drogę! Gotowe! Raz i dwa i ciuch, ciuch! Jak było w lesie? Było super! Widzieliśmy różne zwierzęta. Słyszałam wodospad. Wodospad? Rety! Zawsze chciałam zobaczyć wodospad. Chodźcie go poszukać! Wilson, my tu pracujemy. Zapomniałeś? Ale gdyby tylko rzucić okiem. Uwiniemy się migusiem. Nie jesteś ciekawy? No, tak. To już, zostawmy tu wagony, tak będzie szybciej. Zgoda, namówiliście mnie. Hurra! Ty swojego nie musisz zostawiać. Rolka papieru prawie nic nie waży. To fakt. Nie wiem, ale wcześniej tak nie było. Może ktoś to uszkodził. Ojej! Och, Bruno, a jeżeli to byłam ja? Musisz zawiadomić Edzia. O nic się nie martw. Ja wezmę ładunek do papierni. Dzięki, Bruno. O! Prawdziwy leśny prysznic. Nie ma tu jak natura. Ej, gdzie wy jesteście?
jesteście? Uwaga, uwaga! To jest stacja docelowa. Proszę uważać przy wysiadaniu. Halo, Viola. Przywiozłam Lindę z drukarni. No wiesz, po odbiór papieru. Dziękuję ci. Witaj, Lindo. Wilsona jeszcze nie ma, ale zaraz wróci. To nic nie szkodzi, zaczekam. Dopracuję sobie w tym czasie szczegóły zaproszeń. Koko, jedź! Koko, ko, 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 ko. Jak się masz, ptaszku? Chcesz zobaczyć, jak wjeżdżam pod wodospad? 3, 2, 1, ruszam! Jest zimna, ale fajowa! Teraz się nie wycofam! 3, 2, 1, ruszam! Hurra! Myjemy zderzak raz, myjemy zderzak dwa. Szuru, buru, ubaw nas to dwa! Myjemy wagon raz, myjemy wagon dwa. Szuru, buru, mycie to jest czad! To o wiele fajniejsze niż wożenie papieru. Papier! No nie! Całkiem zapomniałem o papierze! Wygląda nieźle. No to teraz już po mnie! O! A co tutaj robisz? Szkicuję coś, ale jakoś nic mi nie wychodzi. Raju, a co to takiego? Dziś musimy wydrukować zaproszenia na imprezę do ogrodów botanicznych. Widziałaś Edzia? Chyba jest w warsztacie. Co się stało? Koko! Koko, co się dzieje? Głupia sprawa! Uderzyłam czymś w taką rurę i tryska z niej woda! O, Rety! Wypadki często się zdarzają, to nic takiego. Zosiu, zawieziesz mnie? Po to tutaj jestem! Wskakuj! W drogę! Ciuch, ciuch! Uciekajcie stąd! No już! Sio, sio! Cały w plamach! No i co ja teraz zrobię? Już jesteśmy! Wilson, czemu ciągle tu stoisz? No bo miałem wypadek! No i po wszystkim! Ojej, czy to papier na zaproszenia? O, bracie, lepiej pojedź po nowy. Nie mogę! Zrobili tylko ten jeden kawałek na zamówienie. Ojej, i co teraz? Będę musiał wrócić do stacyjkowej i opowiedzieć o wszystkim. Dobry pomysł. Szczerość jest zawsze najlepsza. Może lepiej się gdzieś schować? Ta pani wygląda groźnie. To nie jest wyjście. Śmiało, Wilson, bądź odważny. Przepraszam, czy pani jest z drukarni? Tak. Okropnie mi przykro, ale zniszczyłem papier. Ojej, ja nie chciałem. Co się stało? Z tej rury lała się woda i papier zamógł. O, Rety. Naprawdę mi przykro. Cóż, dziękuję ci za szczerość i za to, że mi powiedziałeś, ale czy nic się już nie da zrobić? Obawiam się, że nie. Cały jest w trawie, piasku i liściach. O, jest przepiękny. To wszystko są ślady natury. Właśnie coś takiego chciałam zrobić. Serio? Tak, masz tu projekt. Ale to jest o wiele lepsze. Tylko wiesz co? Będą mi potrzebne koperty w tym samym stylu. Wilson, dasz radę? No problemo! Ale pani chyba sobie ze mnie żartuje. Tak, wybacz. Nieładnie! Ko na posterunku. Dobrze, kiedy już zgnieciesz pudła, proszę umieść je w niebieskim kontenerze. Jasne! A potem poukładasz palety. O tak. Pamiętaj, równowaga, dopasowanie i kładziesz z wyczuciem równiutko pod linijkę. Tak, rozumiem. Dobra robota, Iwo. Iwo, proszone na peron trzeci. Musisz szybko jechać do doków. Czekam na odpady do recyklingu. Przecież nie mogę się rozdwoić. Ja
mogę zostać i odebrać twoją dostawę. Jesteś uprzejma, ale to duża odpowiedzialność. Odpady trzeba będzie od razu posortować. Dam sobie radę. Nauczyłeś mnie tego. Doprawdy? No jasne, pod linijkę, tak jak lubisz. Myślę. No cóż, to chyba dobre wyjście. A więc się zgadzasz? W rzeczy samej. Ciuchciastycznie. Możesz na mnie liczyć. Jest jakaś praca dla mnie? W tej chwili nie, ale Koko pracuje z Iwem przy recyklingu. Może tam się przydasz? Perfekto! Zobaczę, co da się zrobić! Pamiętaj, kiedy przywiozą odpadki, musisz mieć na nie miejsce. Dlatego wrzuć puszki do zgniatarki. Dobrze, Iwo. Ale tylko puszki, papieru nie wrzucaj. Dobrze, Iwo. Nie mogę uwierzyć, że będę rządzić tym miejscem. Odpadki przywiozą punktualnie o 3:00. Aha. Najpierw je posortujesz. W niebieskim kontenerze papier, w szarym metal, w rudym plastik. Tak. O nic się nie martw. Dam sobie radę. No cóż, to ja ruszam. Cofam, zakręcam, jadę. Uff, to nie są żarty. Cześć, Koko. Gdzie jest Iwo? Zastępuję go. Raju, jesteś szefową? Tak. I przydałby mi się ktoś do pomocy. O, a ty masz coś do roboty? Nie mam. Ciuchciastycznie, chcesz być asystentem? Czy to znaczy, że będziesz mną rządzić? No co ty? Najpierw trzeba wrzucić śmieci do zgniatarki. Hurra! Już to robię! Nie, ja to zrobię. Przecież jestem tu szefową. Ty za to ułożysz palety. Ale... Tylko równiutko. Dobra. Czy wszystko przeszło? No problemo! O-o! No owszem, przeszło, ale... Świetnie! Koko, lepiej sama to zobacz. Już jadę! Ojej, dlaczego nic nie podstawiłeś? No bo nic mi nie powiedziałaś, mądralo! A ty sam nie mogłeś pomyśleć? Zwalniam i stoję. Halo, Viola! Słucham cię. Chciałem się dowiedzieć, czy w sortowni nie dzieje się nic złego. Zaczekaj chwilę. Iwo nie pchałby tyle naraz. Słuchaj, ja jestem szefową, a nie ty. Czy wszystko u was w porządku? Tak, Wiolu. W najlepszym. Wcale, że nie. Koko mówi, że wszystko w porządku. Doskonale. No to jadę dalej. Dziękuję, Wiolu. Wilson, pomożesz mi? To nie moja sprawa. Wcale nie muszę tutaj być. Mógłbym się teraz bawić. Bardzo cię przepraszam. Zostaniesz? No nie wiem, czy chcę. Zaraz będzie dostawa. Proszę cię, sama nie dam rady. Będzie fajnie, zobaczysz. Och, no dobrze. Ale pod warunkiem, że nie będziesz się rządzić. Zgoda. Ej, Koko, już wiem, jak posprzątać ten papier. Weźmy odkurzacz do liści! Ciuchciastyczny pomysł! Co dwie głowy, to nie jedna! Ojej, niedobrze, ile tu liści! Tory powinny być czyste. Wrócę tu później i sprzątnę jak należy. Halo, Viola! To działa! Iwo chce wiedzieć, czy zrobiłaś miejsce na odpadki. Oczywiście. Tak. Wilson mi pomógł. Zaraz mu powtórzę. Wielkie dzięki! No, Wilson, teraz wrzuć odpadki do sortowania. Mogę? Perfekto! Thank you.
przechylam, przechylam. Mówisz całkiem jak Iwo. Halo, Wiola! Już wracam. Czy wszystko w porządku? Iwo, odpręż się. Ciuchciaki świetnie sobie radzą. Przechylam, przechylam, przechylam. Ostrożnie, już się nie mieści. Wszystko rozsypujesz. Ojej, ojej, to niedobrze. Czysto i schludnie, tak właśnie lubię. Widzisz, że to świetna zabawa? A teraz do tyłu. Do tyłu? Jesteś pewna? No dobra, ty z dołu lepiej widzisz. No to już! Wilson! O nie! Jadę do mojego stacyjkowa, gdzie wszystko jest takie czyste i takie schludne. Ojej! I co teraz będzie? Zupełnie nie wiem, ale trzeba to szybko sprzątnąć, zanim Iwo nadjedzie. Za późno! Już jestem! Poko? Ale miałaś pilnować porządku. No wiem, okropnie mi przykro. Ja... Nie tłumacz się ani słowa. Och, Wilson, co ja zrobiłam? Iwo powierzył mi sortownię, a ja go zawiodłam. To nie tylko twoja wina. Ja też się nie wykazałem. No chodź, pomogę ci. Świetnie! Miałam się wszystkim zająć i właśnie tak zrobię. To miejsce będzie lśniło. Ty tu rządzisz! Dzięki, że byłeś takim świetnym asystentem. Oh, nie ma sprawy, szefie. Pora wstawać, ciuchcie! Zapowiada się piękny dzionek. Ja wiem. Czeka mnie cała masa sprzątania. Czy mnie oczy mylą, czy to żart? W całej sortowni jest czysto i schludnie. Och, Iwo, nie gniewaj się za wczoraj. Liczyłaś na mnie, a ja cię zawiodłam. Koko się bardzo starała, żeby przywrócić porządek. Właśnie widzę. Przyznam, że jestem pod wrażeniem. Coś ty? Tak, tu jest tak czysto, jakbym to ja sam sprzątał. Aż tak czysto to chyba nie. Ej, ej. Olga i bąbelki. Pora wstawać, stacyjkowo. Proszę o uwagę. Dziś przyjedzie do nas fotograf z porannej gazety. Pewnie chce zrobić ze mną wywiad. Przygotowuje artykuł o czasach świetności parowozów i potrzebuje trochę zdjęć. Ależ to cudownie. Już nie ma o czym pisać. Słyszałeś o tym, Pit? Będą nam robili zdjęcia. Tak, to miło z ich strony. Lepiej pojadę zrobić się na bóstwo. Wilson i Bruno proszeni do ładowni. Trzeba zawieźć jeden wagon do parku safari, a drugi na farmę. Sami sobie wybierzcie. Powiedz, który z nich jedzie do parku safari? Ten z mydłem w płynie. Do mycia słonia Ebo. Raju, to słonie się myje? Oczywiście, że tak. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Proszę o uwagę. Kto może jechać do kamieniołomu? Ja mogę. Nie, nie, nie. W żadnym razie nie ma mowy, żebyś tam jechał. To takie brudne miejsce. A nam dzisiaj robią zdjęcia. Olga, nie trój. Wrócę, zanim się obejrzysz. No cóż, jeśli on chce wyjść na zdjęciach cały pokryty pyłem i kurzem, to nic na to nie poradzę. Olgo, czy to nie cudowne? Wszyscy obejrzą twoje zdjęcia. Nawet nie wiesz, Zosiu, jaka jestem zdenerwowana. Zapomniałam. To ja mam jechać po fotografa. Pa! Ja pojadę do parku safari. Właśnie, że ja. Na pewno nie. Jestem większy. A ja chcę zobaczyć, jak myją słonia. Ja też. A coż to znowu za kłótnia? A! Thank you.
Jakie dziwne uczucie. To przez te nerwy. Wilson, widzisz, coś narobił? Co tu się dzieje? Chcemy jechać w to samo miejsce. W kółko jeżdżę na farmę. Chociaż raz chcę pojechać do parku safari. Ja też. Wiecie co, ciuchciaczki? Dobrze mi zrobi, jeśli przestanę myśleć o zdjęciach. Może ja pojadę na farmę, a wy obaj do parku safari. Na świst pary! Olga, jesteś wielka! Perfekto! Dzięki! Ciągnij, a ja będę pchał! Przecież to tylko mydło wpłynie, a ja jestem silną ciuchcią i sam sobie z tym dam radę. Dziwne, mydło do parku safari? Tak! Bo dziś będą kąpać słonia! Do zobaczenia i wielkie dzięki! Znowu te moje nerwy. O, cześć, Olgo. A ty nie przed lustrem? Jasne, taka piękność nie potrzebuje wielu zabiegów. Jeszcze zdążę się przygotować. Cóż to za dziwna woń? To najlepszy nawóz z farmy Feliksa. Wiozę go do ogrodów botanicznych. Ach, tak. Cześć, ciuchciaki! Cześć! Mamy mydło dla Ebo! Ty będziesz go myła? Tak, zaraz tam idę. Uch, możemy popatrzeć? Oczywiście, że tak. Cóż, pewnie ci pilno. Hektor, trochę ostrożniej! Uważaj, skarbie! Tu jest nawóz na torach! Coś okropnego! Szorowanie słonia to naprawdę poważne zajęcie. Trzeba mieć dużo sił i cierpliwości. Ale super! O, Ebo! Chyba chciał ci pomóc. Psst, Viola. Olga, czy to ty? Tak, tylko mów ciszej. Nikt nie może mnie zobaczyć. Ale co się stało? Zdarzył się mały wypadek. Chcę się dostać pod prysznic jak najszybciej. Czy droga jest wolna? Tak, nikogo tu teraz nie ma. Na szczęście nikt mnie nie widział. A co się stało? Edzio, co ty tutaj robisz? O, prysznic nie działa. Nie oglądaj się! Nie patrz na mnie, póki się nie wykąpię. Niestety, myjnia się zepsuła. Naprawa potrwa parę godzin. O, jestem brudna, a zaraz fotograf ma robić zdjęcia. Gdzie ja się teraz wyszoruję? Może jedź do Laury. Ej, Wiki! Mogę być następny? Laura! Czy możesz mnie zaraz umyć? Laura jest dzisiaj w szkole. O, nie. Olga? Olga! Och, co za okropny pech. O, a może Edzio już skończył? Skończyłeś już, Edzio? No coś ty, ledwo zacząłem. To ja teraz pojadę po węgiel i nabiorę wody, a potem się zobaczy. A co to? Pewnie znowu te nerwy. O, co to jest? Dziwacznie się czuję. Co się ze mną dzieje? Cóż to? A, za straszny smród. Mnie się pytasz? Zaraz ci powiem. To ten twój... Olga. Co cię tak bawi? Ty jesteś urocza. Wiem, ja już tak mam. Zawsze byłam wdzięczna i urocza. Jak ty to robisz? Niby co? Te, no wiesz, bąbelki. Jakie bąbelki? O!
Nie mogę sobie w takim stanie zrobić zdjęcia. Wszyscy będą się śmiać. Wykryto usterkę. Niezidentyfikowany przedmiot w zbiorniku wodnym. A co to w ogóle jest? To mydło do szorowania słoni. Olga! Pit! Przywiozłam fotografa! Gdzie jesteście? To ja pędzę do parku safari! Bardzo dobrze. Doskonale. Więcej pary. Nigdzie nie mogę znaleźć Olgi. Na pewno jeszcze robi się nabóstwo. Olga chyba pojechała do parku safari. Super, to fotogeniczne miejsce. Tak więc rozumiecie moją sytuację. Naprawdę mi przykro. To wszystko nasza wina. A ty byłaś taka miła. Okropnie się czuję. Olgo, o nic się nie martw. Zaraz cię wyszorujemy. Bo też chcę ci pomóc. Właśnie Olga. Już dawno mi się nie trafiło takie dobre ujęcie. Uhu, będzie na okładkę. Nie! Co takiego? Co pan powiedział? Że dam cię na okładkę Życia Stacyjkowa. Naprawdę? Czy to nieśmieszny widok lokomotywa puszczająca bąbelki? No skąd? Jesteś piękna. Istne dzieło sztuki. Proszę o jeszcze. No cóż... Może jeszcze trochę z siebie wycisnę dla czytelników. Olga, jesteś bomblastyczna!